Cześć, mam na imię Sławek i jestem ratownikiem medycznym. Doskonale wiecie, co robię na co dzień. Dlatego dzisiaj opowiem wam o czymś, czego robię ostatnio trochę mniej i czego niestety większość z nas robi na co dzień zdecydowanie za mało. Opowiem wam o aktywności fizycznej. Brak ruchu, jak doskonale wiecie, przyczynia się do powstawania wielu ciężkich i przewlekłych chorób, co niestety mam okazję obserwować na co dzień. Nadciśnienie tętnicze albo cukrzyca zaczynają dotykać ludzi młodych i znacząco skracają długość życia. Na szczęście najlepszą profilaktyką jest właśnie aktywność fizyczna. Ale nie tylko. Wyobraźcie sobie, że aktywność fizyczna ma bezpośredni wpływ na odporność naszego organizmu. Wysiłek fizyczny powoduje aktywację makrofagów, które są pierwszą linią obrony przeciwko infekcji. Aktywność fizyczna powoduje też produkcję limfocytów, które wytwarzają przeciwciała przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom. Ale to nadal nie wszystko. Zwiększona temperatura ciała podczas wysiłku fizycznego, tak samo jak gorączka w czasie infekcji, powoduje przyspieszenie procesów chemicznych związanych z procesami odpornościowymi. Tylko jak znaleźć na to wszystko czas? I tutaj przychodzą nam z pomocą naukowcy. Otóż udowodniono, że aktywności takie jak szybki marsz czy choćby wchodzenie po schodach są równie efektywne jak bieganie, pływanie czy jeżdżenie na rowerze. Dlatego czasem warto pójść do pracy na piechotę albo po prostu zrezygnować z windy. Zawsze to dobry początek. Robi się coraz cieplej, więc może warto znaleźć czas na kontakt z naturą. Najlepiej aktywnie i w dobrym towarzystwie. No dobra, koniec gadania. Poćwiczmy razem.